Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu przyjętym w sprawozdaniu Komisji Gospodarki, druk nr 2336. Przypomnę, że państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do przyjęcia i opublikowania przepisów ustawy o prawach konsumenta, przepisów wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy z 25 października 2011 roku, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy te powinny wejść w życie, tak jak już tutaj moi przedmówcy mówili, najpóźniej do 13 czerwca 2014 roku. To już jest oczywiście termin ostateczny, a pierwsza data i pierwszy termin określony był na grudzień 2013 roku. Wdrożenie tej dyrektywy do polskiego systemu prawnego spowoduje ujednolicenie i doprecyzowanie w całej Unii przepisów dotyczących umów konsumenckich, a także uporządkuje i zintegruje przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedawanej. To ważna i to bardzo duża zmiana, dlatego swoje uwagi ze względu na czas skoncentruję na kwestiach tych, wydaje się, dla konsumentów szczególnie ważnych i istotnych. Dlatego chcę podkreślić, że uznać należy za istotną zmianę, zgodnie z którą w przypadku zawarcia umowy przez telefon z inicjatywy przedsiębiorcy projekt nakłada na przedsiębiorcę obowiązek potwierdzenia konsumentowi treści proponowanej umowy w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku, a sama umowa jest ważna dopiero w momencie, w którym zgoda konsumenta na zawarcie umowy zostanie utrwalona na papierze lub też na innym trwałym nośniku. Równo rozwiązanie to jest słuszne, ponieważ konsument przy obecnie obowiązującej regulacji nie jest w stanie często stwierdzić, z kim zawarł umowę, kiedy, ani jaka jest jej treść. Często o tym fakcie, że w ogóle została zawarta umowa, dowiaduje się po terminie umożliwiającym odstąpienie już od umowy. Należy także podkreślić słuszność wydłużenia do 14 dni okresu, w którym bez podania przyczyny można zwrócić towar kupiony, na przykład przez internet czy telefon. Projekt precyzyjnie reguluje sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformował konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu towaru. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu. Obecnie jest zapis, że upływa po 3 miesiącach od wydania rzeczy. Omawiany projekt gwarantuje także konsumentom, że w przypadku zakupienia produktu wadliwego będą mogli oni od razu żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy. Należy jeszcze zwrócić uwagę na vacatio legis, ponieważ okres 6 miesięcy został zapisany, przyjęty przez Komisję w sprawozdaniu. Uważam, że zmiana jest na tyle duża i poważna, że ten okres 6 miesięcy daje spokojną gwarancję do tego, żeby podmioty uczestniczące w realizacji tej umowy, tych zapisów ustawy będą mogły dobrze przygotować się do zmiany. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zakładane w projekcie ustawy zmiany obejmujące
obowiązujące jednolite rozwiązania we wszystkich krajach Unii pozwolą na zwiększenie zaufania przedsiębiorców do systemów prawnych innych państw, a także umożliwią obniżenie kosztów związanych z dostępem do ich rynków, ułatwiając działalność transgraniczną. Są te zmiany ponadto szczególnie oczekiwane przez konsumentów. Dlatego Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej popiera projekt przedłożony w sprawozdaniu Komisji Gospodarki i będzie głosował za jego przyjęciem w przedstawionym sprawozdaniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję również.